Siemanerko, cześć i czołem! Siemanerko powiedziałem, nie bez powodu. Wiecie co, jak zauważyliście, od jakiegoś czasu nie jestem za bardzo aktywny na YouTubach. Z racji tego, że potrzebuję trochę, wiecie, taki... No jest mi na razie tak dobrze, może nie będę się tłumaczył, jest mi tak dobrze. Ale do czego zmierzam? Wiecie co, otworzył się nowy kanał Mario Tracker. Identyczny jak mój, i zaczął komentować filmy. Ja bym tego nie wiedział, jak ten Mario Tracker przyszedł i skomentował mój film nawet. Identyczny Mario jak ja, to sama ikonka, z tym, że jak klikniecie na tego Maria, to nie było żadnych, nie było tego panelu mojego takiego, wiecie, jak ja mam, i nie było żadnych treści, nie było żadnych wideo, tylko moja ikonka. I ja chciałem to zostawić, bo wiecie co, zlatuje to po mnie, ale fakt jest taki, że zgłosiłem na nadużycie i ten kanał jakby zniknął i jego komentarze wszystkie, które gdzieś tam pisał, też zniknęły. I ja tutaj się nie będę tłumaczył absolutnie, tylko wiecie co, jest taki kanał na YouTubie, Gostek jest bez twarzy, nie chcę wymieniać jego... jego imienia. Ja zastanowię się jeszcze. Może umieszczę link do jego kanału pod filmem, bo to jest kierowca, który sobie obrał taką drogę, że nie pokazuje twarzy, i początkowo jego kanał wyszedł w dobrym kierunku, dopóki nie zaczął się tam czepiać innych kierowców. Ponoć kierowcy mają się trzymać razem. Wjechał troszeczkę na mnie. Ja od czasu, jak miałem delikatne spięcie z Grzegorzem, z którym teraz jesteśmy kolegami, powiedziałem sobie, że z nikim nie będę szukał zaczepek i nie szukam w YouTubach oczywiście. I nie komentuję, nie obrażam, ale kanał, który został, wiecie, skopiowany, wszedł i... Nie mów, że on idzie tu do mnie, momencik. Raczej nie, bo ja tą skanię muszę. Kanał, który został skopiowany, przyszedł nawet i do mnie napisał. Tylko że u mnie jest tak, że wszystkie wulgaryzmy idą do folderu zatwierdź. I on napisał, że dojechał temu właśnie z kanału Gostkowi, który nie ma twarzy. I ja sobie, wiecie, tak troszkę się zdziwiłem, że Mario Tracker pisze do Mario Trackera. No i wszedłem sobie na profil tego Gostka, tego Mario Trackera, czy tam nie wiem kogo. No i faktycznie jest. Zdjęcie identyczne jak moje, skopiowane. No i faktycznie... jakieś tam pociski poszły z tego fejkowego Mario Trackera pod tym kanałem tego Gostka bez twarzy. Ja w chwili od razu zgłosiłem to do YouTube'a i nie wiem, ile to zajęło, ale dosyć szybko kanał albo został usunięty, albo wszystkie obraźliwe treści zostały usunięte. I ja się absolutnie nie tłumaczę, ale widzę, że Gostek bez twarzy już tam... Nie to, że go oglądam namiętnie, mam swoich widzów, którzy go oglądają i nawet przysłali mi link, w którym momencie wspomina w swoim filmie, że ja przyszedłem do niego na kanał i go obraziłem. Także jest taka sprawa, że jeżeli... nie jesteście pewni, kto to komentuje, a to, że ikonka jest taka sama, bądź bardzo podobna, wejdźcie na ten kanał, kliknijcie i zobaczcie, czy ten kanał to jest prawdziwy, czy tylko jakiś fejkowy. I tyle w temacie ode mnie. Ja jeszcze tylko dodam może na koniec, że ja z nikim w żadne sprzeczki nie będę wchodził w internetach. Tak sobie powiedziałem po sprzeczce z Grzesiem. Nikogo nie obrażam w internetach i nikogo nie będę obrażał w internetach.
Jeżeli ktoś nie jest tego pewien, czy ten kanał to ten kanał, to zapraszam do sprawdzenia najpierw, a potem do komentowania, bo fani tego pana bez twarzy, jeden już do mnie napisał na prywatną wiadomość, dlaczego się go czepiam w komentarzach, skoro on nic o mnie już nie robi. No, dlatego ja mówię, ja się nikogo nie czepiam i czepiał się nie będę. Jeżeli ktoś będzie wykorzystywał moje materiały niezgodnie z prawem i niezgodnie z zasadami YouTube'a oraz będzie, wiecie, się naśmiewał, no to ja będę to zgłaszał, tak jak to zrobiłem w przypadku tego pana bez twarzy. Był tam film, widzicie, nawet wcześniej wam o tym nie powiedziałem, bo nie chciałem, żeby, wiecie, wyrwała się jakaś fala hejtu na niego czy coś. Po prostu zgłosiłem ten film jako nadużycie moich praw autorskich i film został usunięty i tyle. Nie będę się wdawał z nikim w kłótnie na YouTubach, bo powiedziałem, tak jak wcześniej była jedna sytuacja i po tym powiedziałem sobie, że nie warto i nie robię tego. Także tyle ode mnie, kolego bez twarzy. Strzałeczka, piąteczka, trzymajcie się. Postaram się niedługo wrzucić film z obiecanych gadżetów, które już posiadam od długiego czasu w domu, ale nie bardzo wiem, jak się na razie za to zabrać. Trzymajcie się. Strzała.